Zapraszamy panią. Panią Dybek. Przepraszam, jeśli przekręciłem nazwisko. Zapraszamy. Dybiec. Zajmujemy miejsca. Ja bym się uczesał może, co? Zapraszamy na mównicę. Może pan? Przestań. Dzień dobry, nazywam się Joanna Dybiec. Dziękuję za udzielenie głosu. Witam wszystkich serdecznie państwa. Ja może tytułem uzupełnienia tutaj wystąpienia pana wójta przedstawię się, żeby nie być anonimowa. I nie byłam jako inkognito na ostatniej komisji nadzwyczajnej, bo na komisję każdy może mieć wstęp. Po prostu nie miałam okazji się przedstawić, pan wybaczy. Rzeczywiście od wielu lat, prawie 20, jestem pracownikiem ochrony zdrowia, mam wykształcenie medyczne i z powodzeniem elastycznie poruszam się po systemie ochrony zdrowia, a dzięki temu, że zdobyłam i doświadczenie, i wykształcenie oraz zawodowe doświadczenie największe, jakie dała mi praca w Ministerstwie Zdrowia. Pozyskanie mnie do współpracy wcale nie było takie łatwe, proste i przyjemne i tutaj tylko świadczy to też o powadze, z jaką podchodzi wójt do spraw ochrony zdrowia, że zadał sobie wiele, wiele tego trudu, żeby pozyskać specjalistę do spraw ochrony zdrowia. Proszę państwa, ja w przeciwieństwie do państwa podchodzę bardzo chłodno do tej sytuacji, ponieważ nie jestem związana ani z jednej, ani z drugą stroną i patrzę na to troszeczkę z góry. Dziękuję przede wszystkim tutaj przedstawicielowi wojewody, który bardzo elegancki i sposób się odniósł do całej sytuacji i myślę, że wyłączenie emocji w tym tak trudnym temacie, jakim jest ochrona zdrowia, przyniosłoby zdecydowanie więcej korzyści. Odnosząc się do, pozwólcie państwo, że ja będę się odnosiła do wydarzeń podczas tej komisji nadzwyczajnej, ponieważ miałam przyjemność w niej uczestniczyć i tak jak przez wiele lat pracuję i jestem uczestnikiem wielu spotkań, dyskusji i debat, po raz pierwszy uczestniczyłam w debacie, która wyglądała w taki, a nie inny sposób, gdzie w sposób... Ja bardzo proszę nie komentować debaty, tylko wypowiadać się w tematach merytorycznych. Gdzie bardzo lekko są rzucane... informacji. Bardzo proszę nie komentować posiedzenia komisji, tylko ustosunkować się. Pan wójt panią poprosił o przekazanie konkretnych informacji Radzie Gminy Jabłonna niezbędnych do podjęcia odpowiednich decyzji. I w tym temacie proszę się wypowiadać. Dobrze, pozwolę sobie tutaj, ponieważ miałam przyjemność, ale muszę nawiązać do tego, że dzięki tej, mojemu uczestnictwu w tej komisji posiadam ogromną wiedzę na temat sytuacji, jaka w tej chwili jest w przychodniach. Proszę państwa, jesteśmy w takim zawieszeniu, tak? Bo z jednej strony to, co było już dyskutowane, pełnomocnictwo, stanowisko prawników jest jedno, że jedni uznają, drudzy nie uznają, ale stan takich rzeczy jest, że pani Magdalena Lorenc nadal pełni funkcję i publicznie powiedziała, że ponosi pełną odpowiedzialność i świadomość za powierzone jej stanowisko. W związku z tym, no... Dyskusje są różne, ale wydaje mi się, z doświadczenia wiem, raczej jestem o tym wszędzie przekonana, że pełnienie takiej funkcji niesie za sobą również odpowiedzialność. Zatem na ten moment w mojej ocenie pani ponosi odpowiedzialność za organizację pracy w tych przychodniach. Więc tutaj kierowanie uwag do wójta, że nie ma lekarzy jest w mojej ocenie bezzasadne, ponieważ za organizację pracy, zatrudnianie, podpisywanie umów odpowiada kierownik. A jeśli na ten moment nie mamy kierownika, a mamy osobę pełniącą obowiązki, również to ta pani odpowiada za ten stan rzeczy. Tutaj jak wcześniej była pani uprzejma wspomnieć, podjęła pani i podejmuje nadal tutaj działania w pozyskaniu lekarzy. Ja oczywiście potwierdzam to, że pozyskanie lekarza do współpracy jest bardzo trudne, ponieważ lekarz jest dobrem rzadkim. Dlatego szanujmy tych lekarzy, których mamy, zapewniajmy im dobre warunki pracy i proponujmy im takie godziny, jak gdyby tutaj tylko uzupełnić, nie ma tak, właściwie nie funkcjonuje coś takiego, że jeden lekarz będzie pracował w jednej przychodni. To się po prostu w tym systemie ochrony i tak jak to jest to skonstruowane na ten moment, nie da się. W tej chwili w ministerstwie trwają różne prace nad zmianą, ale na ten moment nie ma takiej możliwości, żeby pozyskać do współpracy, a na pewno będzie to bardzo trudne, żeby to był tylko i wyłącznie jeden lekarz. Ale tak jak mówię, jeżeli zgłaszają pacjenci, a docierają takie informacje, że nie dostał się do lekarza, że tutaj doktor nie chciał wystawić recepty i tak dalej, to tylko świadczy o organizacji pracy. Więc jest to duże pole tutaj jest to taki obszar naprawczy, który musimy podjąć działania wszelkie,
żeby do tego nie dopuścić. I tutaj, no niestety, no z całym szacunkiem dla pani, ale to na pani barkach na ten moment spoczywa ta odpowiedzialność. Tym bardziej, że tak jak mówię, ostatnio podjęła pani całą dyskusję i przyznała, że ma pani świadomość odpowiedzialności, jaka na panią, na pani spoczywa. Ja pozwolę się również odnieść do, broniąc środowiska lekarskiego i medycznego, bo z niego się wywodzę. No nie możecie państwo, zwłaszcza tutaj pani, mówić, że lekarz jest niedobry i tak dalej. To lekarz odpowiada za leczenie pacjenta. Bo pani powiedziała w swojej jednej z wypowiedzi, że ci lekarze są tacy, tacy, czy pani starsza była pediatrą. To nie naszą... Nie krytykuję, ja tylko stwierdzam obiektywnie. Panie radny, pani w zakresie, pani, tutaj jeśli mogę, żeby już wyciszyć troszeczkę te emocje, pani w zakresie swoich obowiązków ma wpisane usługi doradczo-kontrolne. Ja to rozumiem jako usługi doradcze w tej chwili pani wypowiedź. Bardzo proszę. Tak. W związku z tym, jak gdyby ocena merytoryczna przygotowania lekarza do zawodu nie leży w naszych kompetencjach i też bym się nigdy na to nie odważyła, żeby takiej tezy czy w ogóle stwierdzenia dyskutować. Każdy lekarz zdaje egzamin, ma prawo wykonywania zawodu i leczy. Możemy być mniej lub bardziej zadowoleni, ale to jest nasza wolna wola, że albo idziemy tego lekarza, albo go zmieniamy. Więc tutaj mówienie, że ktoś jest taki i dlatego bym powiedziała, że niekoniecznie. Bardzo dużo uwagi poświęcono tutaj istotnej sprawie, jaką jest zawirusowanie systemu informatycznego. Firma Camso, która współpracuje z państwem, o której tutaj pani Magdalena Lorenz wspomniała, jest to bardzo duża firma, która obsługuje wiele podmiotów, z którą ja oczywiście mam przyjemność współpracować w wielu innych, na wielu innych obszarach, między innymi jest to firma, która zabezpiecza NFZ. Każda firma, która podejmuje współpracę z nowym ośrodkiem, wprowadzając do niego system, zapewniając sprzęt i tak dalej, oferuje, proponuje system zabezpieczeń. Wiem z doświadczenia, nie wiem jak u państwa, wiem z doświadczenia współpracy z firmą Somet, że są to propozycje wdrożenia, jeszcze raz powtarzam, i wdrożenia polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Ta polityka reguluje pewne kwestie i pomaga na wypadek sytuacji trudnych. Ona daje upoważnienia do ludzi, osobom, które mogą mieć dostęp do danych osobowych i wiele innych regulacji. Drugą rzeczą, jaką proponuje firma Camsoft, jest zewnętrzny dysk, na którym są kopie bezpieczeństwa. Nie wiem, czy była w firmie, tutaj w przychodni, czy był zakupiony taki system, zewnętrzny dysk, czy te dane były backupowane, bo w przypadku, gdyby były backupowane, czyli kopie bezpieczeństwa, nie mielibyśmy takiego problemu, bo być może byłyby do odzyskania. I to, co tutaj pani powiedziała, na ten moment nikt jeszcze nie wymyślił takiego algorytmu, który by nam pozwolił uzyskać i odzyskać te dane. Dane zostały zaszyfrowane na ten moment bezpowrotnie. Bo przypadek państwa nie jest odosobniony, ponieważ taka sytuacja zdarzyła się również w jednej z przychodni w Warszawie. To nie jest tak, że to się zadziało tylko u państwa. To było gdzieś satelitarnie po prostu odgórnie zrobione i takie sytuacje również mają miejsce. Ale czy na pewno zostały podjęte wszystkie kroki w celu zabezpieczenia i zadbania o to, żeby te kopie bezpieczeństwa były wykonywane? Ja bym bardzo prosił o mówienie nie wiem, bo my płacimy za kontrolę trybu opracowania i modyfikowania instrukcji, regulaminów i procedur wewnętrznych w podmiocie oraz aktualizacji danych podmiotu leczniczego w rejestrach. W takim razie proszę mówić nie wiem, tylko proszę powiedzieć, że skontrolowałam, sprawdziłam i wyniki kontroli są takie i takie. I taką wypowiedź bym bardzo prosił, a nie mówienie nie wiem. Bardzo przepraszam. Bo w punkcie drugim, jeśli pani pozwoli, są wpisane usługi doradczo-kontrolne, o których mowa w ustępie pierwszym i pani ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, jedenaście punktów dotyczących kontroli i jeden punkt dotyczący opracowania i przedstawienia propozycji prowadzenia działań korygujących i zapobiegawczych we wszystkich sferach funkcjonowania podmiotu. Ja bym bardzo prosił, żeby się pani skupi może na tych zagadnieniach, które są zawarte w umowie. Czyli tak, przeprowadziła pani kontrol, czy jest pani w trakcie przeprowadzenia kontroli
i w trakcie wykonywania opracowania i przedstawienia propozycji prowadzenia działań korygujących. I bardzo bym prosił w tym temacie się wypowiadać. Będziemy naprawdę Pani bardzo wdzięczni, bo to nam ułatwi podjęcie decyzji, tym bardziej, że te 4000 netto, które płacimy Pani miesięcznie plus podatek VAT, to są pieniądze podatnika gminy Jabłonna. Bardzo proszę. Wykonuję wszystkie polecenia i zalecone prace, które zleca mi wójt. Moja działalność kontrolna nie polega na tym, że nie byłam w przychodni, bo nie mam do tego prawa, żeby wejść do przychodni. Natomiast to w dostępie dokumentów, jakich jestem, i myślę, że jako gdyby z doświadczenia i moje przygotowanie zawodowe mi pozwala bardzo elastycznie się poruszać i wiem, do jakich dokumentów mogę mieć dostęp, a jakie absolutnie nie powinny były nigdzie, nigdy wypłynąć. I tutaj, jeżeli chodzi o te kwestie, to jak gdyby jest, moja praca opiera się na dokumentach, które mam dostępne. Nie dyskutujemy. Na informacje, jakie pozyskałam podczas ostatniego zebrania posiedzenia Komisji Nadzwyczajnej, gdzie zostało, bo tak naprawdę na tą komisję może każdy przyjść. I na tej komisji padały hasła, informacje, które w mojej ocenie jako fachowca nigdy nie powinny były wyjść na zewnątrz, nigdy nie powinny, bo całą jak gdyby clue tego wszystkiego jest to, że my dyskutujemy na temat, znaczy to jest niby debata na temat ochrony zdrowia, a debata powinna moim zdaniem odbyć się w węższym gronie z przewagą merytoryki. Bo tak naprawdę do tej pory były dwa wystąpienia merytoryczne osób, które miały coś do powiedzenia na temat rzeczywiście ochrony zdrowia i które mają jakiekolwiek pojęcie na ten temat. Czyli tak, rozumiem, że Pani skończyła wypowiedź, Państwo Rady nie macie żadnego pojęcia, może już więcej nie. Jeszcze nie skończyłam, chciałabym tylko jedną rzecz, że korzystając z okazji, że mam głos, ja naprawdę do Państwa apeluję, ponieważ nie po raz pierwszy jestem w takiej sytuacji i funkcji doradczej, że tak naprawdę te emocje są strasznie negatywne i bardzo źle wpływają. Komisja, mam nadzieję, że pracuje od miesiąca, bo przynajmniej tak powinno być, stoi u progu bardzo ważnej decyzji, wybrania nowego dyrektora, który będzie pełnił funkcję. I ja naprawdę apeluję do Państwa, bazując na swoim doświadczeniu, żeby to było bardzo rozsądne, bardzo merytoryczne podejście do problemu. Dziękuję Pani bardzo. Dziękuję Pani bardzo. Mamy listę mówców. Pan nie dostał w żaden sposób, Panie Arkadiuszu, wywołany przez Panią osobiście. Proszę o głos Pana Tomasza Uchmana. Dziękuję bardzo. Nazywam się Tomasz Uchman, mieszkam w gminie. Co wystąpienie to nowe wnioski, nowe refleksje, ale skupię się na jednym. Jeśli jest tak, jak powiedział mecenas, gminny mecenas, że wójt nie może wyznaczyć bieżącego zarządcy ZOZ-u, ponieważ ZOZ znajduje się pod władztwem Rady Gminy, o czym triumfalnie zawiadomił w pierwszym swoim wystąpieniu przewodniczący Komisji Kultury, pan Syguła. Jeżeli jest tak, że jest spór na temat tego, czy pani wyznaczona przez doktora Jakimiaka prawnie prowadzi swe działania, jeżeli chodzi o rozwiązanie tego problemu, jeżeli trwają prace nad wyłonieniem nowego dyrektora, to pozostaje do rozwiązania tylko jedna sporna sprawa, a mianowicie kierowanie bieżące ZOZ-em. Jeżeli jest tak, jak mówiłem, to w tej chwili dyskusja toczy się właściwie niepotrzebnie, bo Rada pozostaje w zwłoce, w bezczynności, w histerycznej bezczynności. Jeżeli Państwo nie podejmą decyzji o namaszczeniu osoby kierującej ZOZ-em, na Państwa spadnie odpowiedzialność. Dziękuję. Dziękuję za ten głos. Ale momencik, Panie Arkadiuszu, dziękuję za ten głos rozsądku. My mamy przygotowany, zgłoszony przez Pana Arkadiusza Sygułę projekt uchwały. Po zakończeniu dyskusji poddam ten projekt pod głosowanie i Państwo radni podejmą decyzję.
Także bardzo dziękuję za ten głos popierający działania pana Syguły. Bardzo proszę, pan Czałderna. Dziękuję bardzo za głos. Szanowni Państwo, pod koniec dyskusji obowiązek właściwie mnie zmusza do tego, żeby powiedzieć kilka słów o lekarzach. Tutaj słuchając panią pełnomocnik, nieco się pocieszyłem, bo czułem jakby troskę w głosie, zwłaszcza wypowiedzi o lekarzach, zatrudnieniu lekarzy. Natomiast chcę powiedzieć też, że mieliśmy w Chotomowie bardzo dobrych lekarzy. Tych lekarzy przyjmowani byli w czasie pełnienia funkcji dyrektora, oczywiście przez pana dyrektora. Również w czasie pełnienia funkcji pana dyrektora, czyli to była jakby dobra decyzja, również odchodzili. I nie problemem było to, że na przykład w tym przypadku bezpośrednim pana dyrektora. Natomiast po prostu tak się ułożyło, że personel medyczny, który był zatrudniany, czyli były czynniki takie pośrednie, nie bezpośrednio, bezpośrednio przez pana dyrektora. I tak jak tutaj słyszę teraz zestawienie jakby teraz trudnej sytuacji z państwem z lekarzami, a zmarnotrawienie niejako potencjału też powinno nam dać dużo myślenia. Jeżeli mamy dobrego lekarza, jeżeli mamy dobrego fachowca, który zna, tutaj też padało, zna środowisko, zna pacjentów, nie powinniśmy, nie chcę tutaj, bo bardzo proszę, mogę powiedzieć z nazwiska, bo znałem ich osobiście, pomagali mojej rodzinie, pomagali mieszkańcom. Żeby na dowód tego, co mówię, spotkałem się w towarzyskim spotkaniu z panią, która przyszła z innego województwa, pani doktor, była na zastępstwie. To się pokryło z tym, co ja w tej chwili po prostu mówię, że nie było tego jakby klimatu, który lekarz, ci lekarze przecież pracują gdzie indziej. To dlaczego pracują gdzie indziej, a nie chcieli zostać na dłużej w Chotomowie? Powiem tak, by jedna pani doktor była szykanowana po prostu i ten klimat był w ośrodku... Panie Radku, proszę tego typu wypowiedzi unikać. Dobrze, no już nie cofnę... Bardzo proszę, pan Radomir, tylko bardzo proszę. Ja już będę kończył. Co powiedziałem, to staram się mówić, no natomiast żal mi tej pani doktor i żal mi też pacjentów, także proszę wybaczyć o emocjonalność tutaj w sformułowaniu. Chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Mówiliśmy o systemie. Owszem, może się zdarzyć, że nie ma prądu, nie ma światła, ale byłem świadkiem przy okienku rejestracji. Przychodzi młody człowiek, który pierwszy raz się chciał zarejestrować tutaj, a z ciężkim bólem kręgosłupa, może korzonków. I w tym momencie on słyszy, proszę pana, my nie możemy pana zarejestrować. To ja bym powiedział tak, dobry zarządca prywatnego zakładu robi coś takiego, że daje inne, o ta pani w ogóle zarejestrowała tego pana, on nie powinien tego słyszeć. Dlatego proszę zauważyć, jak to rzutuje cały ten system. Powinny być procedury zastępcze. Po prostu, jeżeli pani mogła go przyjąć, to powinna go przyjąć bez słowa, a nie z takim zniechęceniem. To jest tylko część obrazu tego, który przeżywali i przeżywają w dalszym ciągu pacjenci. Już na sam końcu. Mamy wspaniałego stomatologa. Pytanie. Wystarczy, dlaczego on nie ma pomocy? Dlaczego on nie ma pomocy dentystycznej? Wyleczyłby więcej pacjentów. Trochę sprzętu, pomoc do jego pracy i zupełnie inaczej to po prostu wygląda. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Te sytuacje miały miejsce, panie Radku, jeszcze za poprzedniej dyrekcji, tak? Te sytuacje, jeżeli chodzi o kręgosłup. Po ten kręgosłup, to miały miejsce... To jest około 3 miesiące temu, gdzie rejestrowałem moją mamę, gdzie przy mnie przy okienku był pan, który nie mógł się po prostu zarejestrować. No i pani robiła mu trudności, przy czym no nie odmówiła, tak? Przy czym ja widziałem po prostu cierpienie tego człowieka i to, że on po prostu nie może być przyjęty i na jego naleganie bezpośrednio został po prostu wpisany. Rzeczywiście to źle działa, bo ja byłem we wtorek z ciśnieniem 190 na 130, mi powiedziano, przecież nie było numerków, mi powiedziano, przecież pana jest stać prywatny, do lekarza, w rejestracji. Poszedłem. Co miałem zrobić? Umrzeć? I to było już za tej kadencji. Dziękuję. Ja chciałam jeszcze się krótko odnieść do tej poprzedniej wypowiedzi pana.
Więc jeśli chodzi o personel lekarzy w Chotomowie, to to była bardzo trudna sytuacja. Pani doktor, która tam pracowała też wiele lat, zachorowała. Najpierw była na bardzo długim zwolnieniu, półrocznym. Ja rozmawiałam z tą panią doktor, ponieważ bardzo chciałam, żeby wróciła do nas do pracy. Była to bardzo dobra pani doktor, bardzo ceniona, wysoko ceniona, bardzo chwalona przez pacjentów, ale ona niestety jest na świadczeniu rehabilitacyjnym. Przed nią jeszcze są komisje w ZUS-ie i na razie nie może dać żadnej odpowiedzi. Więc dlatego ta pani doktor przestała tam pracować. Natomiast doktor, który też tam pracował przez kilka lat, nie wiem, co się takiego stało, w każdym razie postanowił odejść. Doktor Jakimiak naprawdę proponował mu i znaczącą podwyżkę, i no, robił wszystko ze swojej strony, kilkakrotnie z panem doktorem rozmawiał. No niestety nikogo się na siłę nie zatrzyma. Jeśli ktoś podejmuje decyzję, że chce odejść, to po prostu odchodzi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Włodzimierz Kowali, bardzo proszę. Następnie pani radna Teresa Gałecka. Ja bardzo żałuję, że nie ma tego pana, który tutaj mówił, że my napadamy na wójta, proszę państwa. Jestem daleki od tego. Ja szukam pojednania. Dziękuję za głos panu Uchmanowi tutaj, który chce sprawę pociągnąć do przodu, żeśmy nie raczkowali cały czas. Ale projekta odniosę się jednak, to już było powtarzane. Panie wójcie, naprawdę mi nie napadamy. Fakty. Ja już mówiłem o tym. Jest komisja spraw społecznych. Mówimy o służbie zdrowia. Pan Jakimiak jest wtedy jeszcze dyrektorem. Jest człowiek z przychodni prywatnej. Proszę państwa, ale brakuje pana Jakimiaka, bo pan Jakimiak nie został zawiadomiony. Ja uważam, że skoro to była dyskusja o służbie zdrowia, jak mogło zabraknąć dyrektora, naszego dyrektora, proszę państwa. Następna sprawa, panie wójcie, ja ubolewam, że nie weszli pana kandydaci do tej, proszę pana, do tej komisji, bo uważam, że pan miał bardzo wartościowych ludzi, ale jeżeli pan sam podaje termin zgłoszeń, no niestety, to proszę pana, nie wiem, czy pracownicy, czy pan osobiście powinni zgłosić w odpowiednim terminie, bo jeśli pan, powtarzam się, wydaje termin, to tego terminu trzeba przestrzegać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani Teresa Gałecka. Proszę państwa, myślę, że bardzo dużo zostało powiedziane w temacie, bo to jest temat bardzo ważny. Temat, dla wszystkich mieszkańców, zdrowie to jest właściwie najważniejsza rzecz, jaka może być. Ja tu już myślę, że przejdę do meritum sprawy, nie będę tu już, że tak powiem, podsumowywała tego, ale mam pytania tutaj z racji tego, że jestem przewodniczącą Komisji Spraw Społecznych. Należy to do naszej jakby działki komisji. Więc ja tu mam pytania do pana wójta, jak również do pani Dybiec. Bardzo mi przykro, że była Komisja Nadzwyczajna Spraw Społecznych, podchodziły do pani i radni podchodzili i osoba, która protokołowała, nie chciała się pani zapisać, nawet wpisać na listę obecności. To takie trochę przykre. Ale tu odniosę się, najpierw chcę po prostu podpytać się pana wójta. Kto obecnie według pana wójta jest prawnie umocowany jako pełniący obowiązki dyrektora i kto poniesie konsekwencje pogorszenia sytuacji finansowej w samodzielnym zespole publicznych zakładów opieki zdrowotnej? Pani Teresa, w kwestii takiej formalnej. Zada pani pytanie, poprosimy o odpowiedź, zada pani kolejne pytanie. Dobrze? Czyli proszę, dobrze. To było pierwsze pytanie, tak? Tak. To proszę o udzielenie odpowiedzi. Pani Teresa zada następne pytanie. Bardzo proszę. Tutaj cały czas o tym dyskutujemy, tak? No, ta odpowiedź padła przecież, że pani... Jeśli mogę, może zaraz, pani Teresa... To teraz może Teresa, tak. Jedna chwila. Czy może pani odczytać jeszcze raz to pytanie? Tak, jak najbardziej. Bardzo prosimy. Nawet sobie spisałam, żebym przypadkiem nie pomyliła. Kto obecnie według
pana wójta jest prawnie umocowany jako pełniący obowiązki dyrektora i kto poniesie konsekwencje pogorszenia sytuacji finansowej? Oczywiście w samodzielnym zespole publicznych naszych zakładów opieki zdrowotnej. Dziękuję bardzo. Proszę o udzielenie odpowiedzi. Panie mecenasie, pan wyjaśniał tę sprawę. Proszę państwa, no, jeżeli pan proszę panie mecenasie o udzielenie odpowiedzi. Jeżeli pan przewodniczący pozwoli, tak jak pan wójt zauważył, ta wypowiedź była mniej więcej półtorej godziny temu. Rozmawialiśmy na ten temat. Natomiast pragnę zwrócić jedną uwagę. Nie ma osoby pełniącej obowiązki. Jest w tej chwili pełnomocnik, którego umocowanie może być, jest co najmniej dyskusyjne. I tyle. Dziękuję bardzo. Odpowiedź padła. Proszę o następne pytanie. Dobrze. To ja mam teraz takie drugie pytanie do pani Joanny Dybiec, która została jakby przez pana wójta zatwierdzona jako koordynator, fachowiec od spraw ZOZ-u. To może mi pani, chociaż pani mi się nie chciała przedstawić i wpisać na listę obecności na Komisji Nadzwyczajnej, ale może mi teraz pani poda, jak powinna wyglądać sytuacja związana z pełnieniem obowiązków dyrektora, który i kto powinien tą osobę umocować w obowiązkach? I co będzie na przykład, jeśli NFZ zorientuje się, że jest u nas, że tak prawdę powiedziawszy, że jest wakat i nie podpisze kontraktu na następny rok? Co wtedy, co w takiej sytuacji? Ja tylko spieszę wyjaśnić, że na ostatniej komisji nikt do mnie nie podszedł i o żadnej liście nie wiedziałam, co jak gdyby jest jedno. Nie, proszę pani, nie dlatego, że siedzieli obok mnie ludzie, którzy również tej listy nie podpisali. Proszę panią, nawet urzędnik, Przepraszam. Było zadane pytanie, proszę odpowiedzieć. Po prostu ta lista do mnie nie dotarła. Mogę ad vocem? Jeszcze raz, można usłyszeć odpowiedź? Ta lista po prostu do mnie nie dotarła. Dobrze, to było pytanie, jeśli chodzi o listę. To pytanie było dłuższe. Na drugi człon tego pytania, czy zechce pani udzielić odpowiedzi? Zadała pani pytanie, kto odpowie na wypadek. To będzie tak. Kto powinien według pani być jakby tą osobą umocowaną w pełnieniu obowiązków dyrektora? Proszę bardzo. Ale to jest pytanie, które tutaj już wielokrotnie padło. No jest pani koordynatorem, nie jest pani fachowcem od ZOZ-u. Pani Tereso, proszę nie wprowadzać opinii publicznej w błąd. Pani. Nie mogę wprowadzać takich Pawlak, opinii. Pani Joanna Pawlak została zatrudniona na umowę przez pana Jarosława Chodorskiego do wykonywania usług doradczo-kontrolnych. Ma 11 usług kontrolnych i jedno opracowanie. Poczekajmy do końca października. Pani Joanna, jeśli mogę tak się zwrócić, przygotuje nam odpowiednie dokumenty ze swojej pracy po przeprowadzonych kontrolach, wnioski z tych kontroli. Ja cały czas z niecierpliwością będę czekał na opracowanie i przedstawienie propozycji prowadzenia działań korygujących i zapobiegawczych we wszystkich sferach funkcjonowania podmiotu. I taki dokument, jak otrzymamy, wówczas możemy w tym zakresie zadawać pani pytania. W tej chwili pani naprawdę nie jest w stanie nam udzielić odpowiedzi, jak nie ma z tej umowy i nie pełni żadnych funkcji doradczych pana wójta. Pani tylko i wyłącznie kontroluje naszą służbę, samodzielną służbę zdrowia. I w takim zakresie możemy tylko zadawać pytania. Dziękuję. Dobrze. I w takim właśnie moje następne pytanie z tym się właśnie wiąże. Więc proszę mi powiedzieć, z jaką datą jest upoważnienie pani do kontroli i kiedy pan wójt zatwierdził plan tej kontroli i czy i kiedy został powiadomiony o takiej kontroli pan doktor Jakimiak, który był dyrektorem? Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi. Proszę państwa, ja pozwolę sobie udzielić odpowiedzi w ten sposób, że wszystkie zadania wynikające z mojej umowy są uzgodnione z panem wójtem i nie wydaje mi się, żebym tutaj musiała jak gdyby specjalnie się tłumaczyć z zakresu moich obowiązków. Także dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo za udzielenie odpowiedzi. Tylko jedno ale. Pieniądze, które my pani wypłaca, pan wójt pani wypłaca, te 4000 netto miesięcznie, to są pieniądze podatnika gminy Jabłonna.
Także wie pani, no, może tu zarzucono mi, że jestem stronniczy, niemiły i tak dalej, i tak dalej. Może by pani jednak chciała opowiedzieć coś o swojej pracy. Może pan Wójt pozwoli, panie Wójcie, czy pan zezwoli? Bardzo proszę, no pani bardzo wypowiadała się na ten temat, państwo, że tak powiem, nie... Nie, no nic o kontrolach pani nie mówiła. Pani mówi ogólnie o stanie służby zdrowia w Rzeczpospolitej Polskiej. No ja inaczej to odebrałem. A jeżeli nie, no to dziękujemy, zadamy kolejne pytanie. Bardzo proszę. Dziękuję. Następne? Tak, proszę. To teraz chciałabym się spytać pana wójta. Dlaczego pan jako wójt na spotkaniu w gabinecie u siebie, kiedy był doktor Jakimiak i była pani Lorenc, zatwierdził jakby i zgodził się na to, że będzie pełniła obowiązki pełnomocnictwa, a po, jak tylko skończy pan, odszedł pan doktor, dyrektor Jakimiak, 2 września cofnął pan to pełnomocnictwo. Dlaczego pan zmienił zdanie, panie wójcie? Cóż się takiego zadziało, że zmienił pan zdanie? Pan wójt udzieli odpowiedzi, bardzo proszę. Takie spotkanie jak najbardziej się odbyło i nikt tutaj nie zatwierdzał ani nie opiniował w żaden sposób, bo pan doktor się z tym tematem nie zwrócił o zaopiniowanie i zatwierdzenie, co wymagało, że tak powiem, również formy pisemnej. Przedstawił panią księgową, która będzie podczas jego nieobecności pełniła jego obowiązki podczas urlopu, który miał brać w sierpniu. Nie, nie, panie wójcie, troszeczkę pan przekręca, troszeczkę pan nagina. Proszę państwa, proszę o spokój. Panie przewodniczący, proszę mogę? O spokój. Nie było to tak, pan dokładnie wie, jak to było. Po prostu przyszedł doktor Jakimiak, przyszedł i powiedział, że w czasie po prostu do czasu wyłonienia nowego kandydata na dyrektora pani Lorenc będzie zarządzała, ponieważ jest to doświadczona księgowa, bardzo dobrze zna swoje obowiązki, wie jak zarządzać, bo cały czas to robiła, więc pan doktor Jakimiak przedstawił panu pełnomocnictwo pani Magdaleny Lorenc. Wszystko było prawnie i pan się na tą decyzję zgodził. I nie wiem, co się zadziało. Dlaczego? Dlaczego doszło do całego takiego chaosu? No cóż tak, by się stało, pani Tereso, i będzie nowy, mogę, nowy pani pan... Tereso, pani Tereso, przepraszam, panie przewodniczący. Panie przewodniczący, proszę dokończyć. Proszę mi pozwolić dokończyć. 3 godziny na ten temat rozmawiamy. Dobrze, już. Dziękuję bardzo. Dziękuję jeszcze bardzo. Ostatnie pytanie. No, oczywiście, moje. Pytanie, bardzo proszę. Tak. Chciałabym się dowiedzieć, dlaczego nie odpowiedział pan na pytanie pana Cegóły. Co pan chciał osiągnąć tym, że nie zgodził się pan na kandydatury nasze po prostu i złożył pan jakby swoje uwagi, już nie mówię skargi, bo dla mnie to jest skarga, do wojewody na skład. Na to pytanie to wszystko prostu... odpowiedź. Panie wójcie, proszę, no proszę, pan to powie. My chcemy, powiem tylko tak, ja już więcej nie będę mówiła. Tylko my chcemy ugody, my chcemy współpracy i chcemy, żeby nasze publiczne ośrodki funkcjonowały. Nie niszczmy, ja powtarzam to mówię, jak mandrę to powtarzam. Nie niszczmy tego, co dobrze funkcjonuje. Naprawdę. Dziękuję bardzo. Dziękuję, proszę o udzielenie odpowiedzi. Nikt nie chce niszczyć ośrodków zdrowia, to już mówiłem wielokrotnie. Na pytanie ja też zwracałem się do państwa z prośbą i ta odpowiedź już została udzielona panu Cegule. Dziękuję. Panie mecenasie, mam pytanie jeszcze do pana, bo już zbliżamy się do końca naszej debaty. Czy umowa tego typu, którą zawarł pan Jarosław Chodorski z panią, to jest jeszcze błąd literalny, nieważne, z panią Janną Pawlak, powinna być sprawdzona, parafowana przez pana, przez biuro prawne. Szanowny panie przewodniczący, jeżeli dobrze kojarzę tę umowę, to umowa nie jest zawarta pomiędzy wójtem, a pomiędzy gminą reprezentowaną przez... No przepraszam, gminą, no, dobrze. Jest, no, tak, przepraszam. Natomiast ja widziałem tę umowę, jest na tej umowie moja parafa. No to widocznie znaczy, na moim egzemplarzu. Widocznie na tym egzemplarzu. Ja parafuję jeden egzemplarz z 3. Czyli ona jest zgodna, oczywiście to rozumiem. Dziękuję. Ona jest zgodna, zakres zadań tych kontroli jest zgodny ze moim wszystkimi. Zdaniem tak. Pana zdaniem tak. Tak.
Znaczy o wprowadzeniu do rejestru, no to pan mecenas nie może nam udzielić odpowiedzi. No pana zdanie to jest, to będą rozstrzygały chyba już inne organy. Dobrze, kończymy na tym dyskusję. Lista mówców się wykończyła. Wyczerpała, przepraszam. Znaczy wykończyła nas tak trochę. 5 minut zegarkiem w ręku przerwa. I przechodzimy do głosowania wniosków. Komisja wydaje, a on a